ponad miesiąc później niż zazwyczaj, na razie jeszcze bez specjalistycznego sprzętu i w mocno ograniczonym liczbowo składzie, ale toruńscy hokeiści na lodzie rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. W środę spotkali się na pierwszym treningu. Oczywiście taki stan rzeczy nie powinien dziwić, wszak polski sport dopiero budzi się do życia po okresie zamrożenia. W dużej mierze przez koronawirusa, jak wszyscy wiemy. I zobaczymy, jak to będzie. Zbyt wielu nas nie ma na razie, ale sporo chłopaków jeszcze ma dojechać za granicę. Na początku okresu przygotowawczego zajęcia odbywać się będą codziennie, ale na razie bez większych obciążeń. Dopiero z czasem, gdy w drużynie pojawią się kolejni zawodnicy, treningi staną się intensywniejsze. Do piątku albo do soboty będziemy trenować w takim spokojnym tempie. Później, na razie mamy mało zawodników, później zobaczymy, kiedy wrócimy do Torunia. Tych pięciu zawodników już wysłali im zezwolenie na pracę. Już musimy może za tydzień albo za dwa, kiedy zrobię wizy. Mowa o piątce Rosjan, którzy jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu przedłużyli kontrakty z toruńskim klubem. Jegorze Fiofanowie, Denisie Sierguszkinie, Dmitriu Kozłowie, Artiomie Smirnowie i Jegorze Szkodienko. A co z kolejnymi zawodnikami? My chcieli teraz nie robić taką całą rosyjską drużynę, chcieli zrobić gdzieś z Unii Europejskiej, wziąć zawodników. Zobaczymy, pewnie, że będą nieduże pieniądze jak tamtym roku. Może jakieś młode zawodnicy będą z Unii Europejskiej. Cały czas my w kontakcie z agentami, cały czas gadamy i szukamy jakichś zawodników. Z każdym kolejnym tygodniem kadra toruńskiej drużyny ma być coraz liczniejsza. Od poniedziałków do treningów wróci Jarosław Dołęga, w lipcu do ekipy dołączą młodzi hokeiści z SMS-u, potem obcokrajowcy. Liga ma wystartować pod koniec września.